freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. A teraz, proszę Państwa, zapraszam już na sesję o startupach, innowacyjności, kreatywności i biznesie. Zapraszam naszych panelistów. Zapraszam Olgę Malinkiewicz, Zoll Technologies. Zapraszam Marka Dziubińskiego, Medical Algorithms. Zapraszam również Martę Zucker, autorkę książek o startupach. I zapraszam Agnieszkę Besiekierską, CMS i Girls Go Startup Academy. Zapraszam i poproszę już o filmik. Naszych freestylerów. Siadajcie. Tak jest. Halo, halo. Czy słychać mnie? Słychać, dobrze. Ale mamy jeszcze jedną szczególną panelistkę, która jest w tym momencie w Mountain View w Stanach Zjednoczonych i zaraz się z nami połączy. I jest to Kamila Staryga z Google'a, która pochodzi ze Skierniewic, przeszła przez Cambridge, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęła pracować w Google'u i to jest taka nowa sprawa, dostała się bardzo niedawno do najbardziej pożądanego miejsca, jeżeli chodzi w ogóle o Google, najbardziej otoczonego tajemnicą i miejsca, gdzie no właściwie każdy geek marzy, żeby tam być, czyli do Google X. Natomiast nie możemy o tym mówić, bo Kamila tutaj występuje w swoim własnym imieniu. Witamy już Kamilę. It's a 1 a.m., yes? Hello. Good morning. Can you hear me? Yes. We can hear you. So please, Kamila. Can you hear me? Inspire us, please, with your speech. Good morning. First of all, I'm really happy to be with you and thank you so much for your kind invitation. It's very special to be able to meet all of you who mostly are involved in what is being built and will be built in Poland, which is dear to my heart, and therefore I decided to stay awake until 1 a.m. and be with you in this very moment. So welcome to my house, and I will be very happy to share with you a little bit more about myself and a little bit more about the projects that I'm seeing in California, here in Silicon Valley, to give you a perspective on what I think innovation really is and what STEM brings to us. So then once you are having this conversation later after the conference, you can share with other people what these skills enable you to do. So I called my session, Future is Whatever You Decide to Build. And I did it on purpose because in my eyes, future is not what's being given to us. It's really what we decide to do. And with the skills that we are gaining, it's on us what we engineers, architects are going to create. As you've heard, I studied engineering. I started back in Warsaw. Then Poland, as you know, entered European Union and we were able to study abroad. So I went to Denmark to finish my bachelor. I finished both Warsaw and Danish school. And then for my master degrees, I decided that I can do whatever I want. And I chose to go to Cambridge because it felt like the most interesting environment. Afterwards, I started working back in Poland. I worked for very briefly for BCG and then for P&G. And then I knew that I'm an engineer, so I wanted to get back to technology. And I joined Google in London. I was there for 3 years, and afterwards I decided to move to California because I wanted to be involved in building. And just the way the company set up most of the building of the hardware
staff and software staff is based in California. But once I arrived there, I did some additional step in my education that's called Singularity University. And it's a special school that is based in NASA in Silicon Valley, where you basically learn about technologies of the future. And the way the school is set up is very similar to what you've just heard about project-based approach, different approach of thinking, because basically you are put in front of the most amazing experts for 10 weeks and you are expected to build things immediately. So that was STEM in practice, and I was very happy to experience it on my own skin, and I will share with you a little bit more what project my group built there. When we are moving to the details of the project, all of you will hear, or you might have in your head, this question of innovation, right? And we are thinking about innovation, and often I think we are complicating what it really means, the innovative approach. And when I think about that, I follow what Peter Thiel wrote in his latest book, that innovation is literally a better way of doing things. It doesn't mean that for everything that you do, you need to have an app or you need to have some version of technology involved. If this is a better way of doing things, it's already innovative. Yet, with that, we are living in a special time. I always say that we're living in information technology revolution, and I say it because I really feel that the momentum that the world is gaining, it's unbelievable, and it's comparable to the moments when we as human discovered fire, when we had the steam engine, when power went to life, and now suddenly with all what's happening in information technology, I feel we are in this fortress of a change that is going to be written in the history books for our kids of our kids. But let me explain to you what I think what information technology really is. We always say, oh, IT person, IT this, but what it really stands for, that what it stands for us for. So information technology is a moment in which I feel internet is the example, right? But like it's internet is the core of connection, everything. But what is super powerful that suddenly all the information that is available in the world, it's actually at your fingertip. All the books, all the information, everything that you were sharing before, now you can access from the convenience of your house or even from the convenience of your phone, which is more powerful. And how those things are connected, it's really something that it's on us to start using that. So imagine when my dad, or my parents are both engineers as well, but like they were studying in Łódź, in Politechnika Łódzka, when my dad is always showing this photo and we are laughing that when he was writing his final dissertation, that was a computer. It was a huge room that was locked, and access to that room had only somebody who had a key and was accepted on a special list. And it was called ODRA, right? And to be there, you had to be selected. Now, with the phone, you basically have access to information and ability to compute them much faster than President Clinton had when he was elected to be ruling US as a country. And I'm always showing this example because anyone with their phone, like even Maasai in the middle of Tanzania, can make so many interesting things out of the knowledge that is surrounding him and is available for him, that it's only really opening the fortress of our curiosity and imagination where we are heading with that. So coming back to us, what it really means. I'm mostly passionate about technology intersection with medicine. It's just me, right? I never knew whether I should become an engineer or a doctor. But now I feel that we are in the moment that both fields are connecting. And it's very special because I'm seeing how medicine is being completely revolutionized with the use of our technological solutions. And here, two examples that come from
Google. I have not been involved in those projects, but I'm very pleased with you to share them so then you can visualize the power that I'm trying to explain. First one, it's called Google Lens. This was the project that basically tried to answer the question, if somebody who is sick on diabetes, cukrzyca, right, in Polish, does this person really have to prick his finger or her finger every couple of hours during the day? It is not really convenient to have blood every couple of hours coming out of you to be able to see if you should take insulin or not. What this team did, they say, instead of doing what people were doing so far, let us see if there's other liquid in our body that can give us this information. And they discovered that the tear in the eye can actually represent approximate information about sugar, glucose level in your body that would be sufficient to tell you when you should be actually taking insulin. So now the little microcomputer was put into the lens that will go to the eye of a sick person, and this person will be receiving information on their phone. It's still being figured out how exactly it will go, but to inform that this person should actually take a medicine. Second project that has been announced, it's run of a group, we call it Verily now, and it's led by Dr. Andy Conrad. It's a project about special nanoparticles. What Andy is building and his group is like a little tiny nanobots that basically can be swollen, and they go through your body and they have little microprocessor embedded in them, and they will be able to scan your body to see if they can see any cancer cells in your body. They will not be able to tell what cancer you have and what exactly you need to go through and so on, but they will be able to monitor the level of cancer cells in your body and give indications that you might go and see the doctor. Those two projects, for me, they really show the potential of once you are trying to apply the STEM thinking and the knowledge that you have from this field and the technical solutions that are available to even like to make absolutely mental shift and paradigm shift in different industries. But now I can imagine that you, once you're sitting at your chair, are thinking, okay, but how does this really apply to me? Does this mean that the innovation can be only done at Google, Special, X team, or only in Silicon Valley? You know what? I don't think it's right. I think that innovation can be done in several places, and Poland including mostly, because I think that we've done amazing progress as a country from beginning of the moment when we entered the European Union to very day today, where we grew very rapidly and we show that we can be scrappy, that we can be resourceful, but we still kept this math and physics from the communistic times when we are building, like when we are learning those things very, very well at schools, right? So I feel that our country is a special place to actually foresee this innovation and push for that. Though while we are building it, I want you to maybe remember and consider the three things that I have always in mind when I think about building innovative projects. And I collected those three principles to show you, because I feel that they define the level of our interest and level of our ambition that then translate into something that's most meaningful. I'll share the three ambitions, and while I explain them, I'll give the examples of different products that will illustrate them. So when I say ambitions, I also mean like the values really that I follow. So first one. We always say, be passionate about what you do. I don't really think that passion is the defining factor. I really feel it's necessary, but what is really important is that we really solve real problems. So whenever people are building something and whenever you're trying to inspire people to do something, make them real. Really tell them about something that you really care, or make them to tell you what they care about. And here,
When I was at Singularity University that I mentioned at the beginning, my group was dedicated to build something that makes a difference in women's health. We knew that women in the world suffer from sexually transmitted diseases, and some of those diseases untreated can actually cause cervical cancer, which is second most severe cancer for women. We tried to look for a way to actually address that. And we found that building a tiny chip that would analyze menstrual blood that can be put in the menstrual pad or tampon can give women an information that actually will give her indication when she should see the doctor. And with that, I don't want to bore you with all the details about the project, but if you look after MIT Technology Review Innovators Under 35, this project got awarded, and you can find my name under that to listen to read up all the description, how this innovation was prototyped within a very short period of time to prove that actually this can be done. And again, what we achieved was not something spectacular because we were such a special group of people. No, we were informed, we had access to different labs, we knew how to put stuff together, but we really cared about women's health, which drove all our motivation to build something important. Secondly, people always tell you, oh, take risk, it's okay. For me, to be honest, it's not about just taking risk and like feeling good about it. It's about not talking, but building it and building it fast. What I feel like a main difference that I like notice often when I talk with people that are based in Silicon Valley and based in Europe, it's that we Europeans tend to discuss before we make any progress in building. In the US, I see that people really build very quickly. They often don't know exactly how things will turn out, but they go for it and they try. And with changes on the way and learnings, they achieve something very special. And this is something that I'd like to urge you, that whenever you start teaching people or making them make some progress, don't really spend a lot of time discussing it, just build it. Build it very fast. An example of that is a project that I was involved in last year. I worked for this fantastic Russian innovator and technologist, Ivan Popperov. He was a part of Advanced Technologies and Projects Group back in Google. And Ivan dreamt about a way of navigating the computers without a necessity to touch them. So he always felt that keyboard, mouse, touch screen somehow limits your interaction with computational powered devices because you still need to be next to them. When you think in the future, when you remember Minority Report, the devices like computers will be spread all over, and the way to input your things there will be maybe more natural. Maybe you will only use your hand to do that. And Ivan wanted to actually build it. He wanted to build, as he say, mouse of the future, making your hand to be as powerful as a device that navigates all the world around you. And now we are 1.5 years within the project, and we were able to build this prototype chip that you see here that actually reads the changes of your hand to monitor that and shows that to the computer and navigate different applications. And look, it's not that we knew exactly how to do it. When I show you this chip, on the photo that you see here, it was the Facebook post I did when we were announcing the project at the Google I/O last year. I'm showing to people the progression of our hardware development. You see on the photo, on the far bottom part, how big the first setup of the chip was. In our lab, we put stuff together, but we knew that somehow if the physics work of that, like the physics work,
we'll be able to shrink it. And we did different iterations 1 month by 1 month to make it smaller, smaller, smaller. And within the year, we are able to make such a tiny, tiny trip. And it wasn't because Ivan knew everything. He just basically gave us a mandate to build it. The third principle, it's failing. And this is very often when you keep on hearing, oh, Silicon Valley is about failing, failure is accepted. That's true. But I really think what is very important is that we everywhere, regardless where we work, regardless the team we are heading, thinking about the failing as a part of our mantra. Because I think if you're doing something important, you will fail. But what is the most difficult here is not to give up. So I always tell to my team that failing is a mandate, but quitting is not an option. Because if you are working on something that is difficult and it's really that you care about, walking away would be a shame. Look at this. I'm not sure how many of you are familiar with SpaceX. That's one of the companies that it's led by Elon Musk, my personal hero. And Elon decided already 14 years ago that he wants to revolutionize how the space industry is being supplied with rockets. He's building rockets from scratch. He previously had no idea how to go about it. He studied physics and he built one of the first big industry, big enterprises and internet called PayPal, but he was not an expert, but he was learning. He was going through his team about learning every day or what it really takes to build a space rocket, and he did it. He had three major blow-ups of all what solutions they were doing, and he nearly lost all his money. But he believed that it's worth pursuing, and now he's already able to fly the rocket to the space and return it back to land without damaging, which is absolutely unbelievable if you think about that. Another person that to me was an example of not failing, not quitting, even failing, was my favorite astronaut, Anoush Ansari. She was the Iranian lady that decided that basically building technological solutions is something that she wants to pursue. And she and her husband, they built like a special switch for the cell phones. And they operated in Texas for many, many years. And then when she sold her company, her dream was not to go to the island and swim in the ocean. She wanted to go to the space. And she went through all the training, she found all the ways to actually be able to join the mission from Russia to go to International Space Station. And she was the first lady who on her space suit had Iranian flag, Russian flag, American flag, all this political mess behind her. And she was able to fly to space because she believed in it and she worked very, very hard to get there. So I was giving you all these examples. And I feel that I'm opening the day and you may already feel like, oh my God, it's so difficult. I don't want to be doing that. Why am I even thinking about it? But I feel that what is very important is that we realize that STEM, technology, progression in this question, in this direction, is not really a question if we should do that. It's a question when we start doing it. And I'm really happy for seeing all the initiatives that are being built in Poland, because I think that we are already understanding the momentum that it's happening around that, and it's only in our hands to make most out of that. And I will conclude with sharing back the slide from the TED talk that I gave in a Multikino 2 years ago, and I was sharing the sentence that was, oh no, I'm so sorry. I'm speaking my mind too quickly. I will not conclude that yet. I wanted to share with you one more thing. Please conclude. I will in a second, but I have to say one thing. One of the things that it's important in this journey of doing things right is not doing them alone. Because once we are doing
different things, that you are building different projects. It's very difficult for you if you are on your journey alone. And with that, I was really happy to see that already in Warsaw, there is a special place open, which is called Campus Warsaw. And it's a venue that hosts and invites all the people that are related to startup industry and want to really be building the future. And already for, I want to say 10 months, no, the campus was open in November. And from that time, we already have more than 5,000 people that registered to be a part of it. There are already selection of hundreds of different startups signed up to be a part of it. And I want to say that around 100 of them are already working from that venue. So if any of you want to see people in action building something, this is an absolute must-visit venue for you to get the feeling of what it is to start doing the future together. And then with the conclusion, I promise it's my last thing, I wanted just to share back with you the thought that JFK, when he was a president, when he was inspiring his country to go to the moon, shared back. So he said that we chose to go to the moon this decade and do other things, not because they're easy, but because they're hard and very important. And this is exactly how I feel about STEM education and making us being a part of this revolution. So with that, I wanted to wish you a wonderful day, and I'm thanking all of you for organizing this beautiful event, and I will say thank you. Thank you, Kamila. Thank you for this great anatomy of innovation, and thank you for being with us in 1:30 in the morning. So good night. To, a my wracamy tutaj do nas, do studia. Mamy w naszym gronie znakomitych panelistów, dwóch faktycznych, czynnych innowatorów, innowatora i innowatorkę. I właśnie nawiązując do tego, o czym mówiła Kamila, mnie bardzo interesuje, jak to się w ogóle dzieje, że są tacy ludzie, którzy nagle zaczynają robić takie niesamowite rzeczy, tak? Czyli właściwie jak to jest, że... Czy co was zainspirowało do działania? W jaki sposób wyście wybrali swój problem, który chcieliście gdzieś tam zchallenge'ować, powiem brzydko? Może zaczniemy od Olgi. Słychać mnie? Tak? Słychać mnie? Dobrze, także dziękuję bardzo za zaproszenie dzisiaj. Bardzo też dziękuję. Bardzo mi się też podobał tutaj występ pana Stevena Zipkensa. I może od tego zacznę, że uważam, że takie inicjatywy jak STEM są bardzo ważne, bo tak jak oglądałam z występ, to sobie myślałam, kurczę, ja byłam właśnie tym studentem, który siedział w środku i nie słyszałam, że ktoś do mnie mówi. I bardzo bym pragnęła zobaczyć kiedyś takie szkoły, jakie tutaj widzieliśmy w tej prezentacji tutaj u nas w Polsce. Dzisiaj jestem dyrektorem w swojej własnej firmie zajmującej się nowymi technologiami, bo po prostu też poszłam swoją własną drogą, ale nie dlatego, że w klasie byłam najlepsza, tylko dlatego, że po prostu, tak jak też Kamila powiedziała, trzeba po prostu widzieć problemy, które są ważne, które są życiowe i chcieć je rozwiązywać. Chcąc rozwiązać problem i nie dlatego, żeby po prostu rozwiązać równanie matematyczne, ale że naprawdę widzi się coś, co można ulepszyć i włoży się w to całe serce, myślę, że wtedy wszelkie środki, wszelka pomoc przychodzi z zewnątrz sama i jak człowiek coś bardzo wierzy i się temu poświęci i ma to rzeczywiście prawdziwy, głęboki sens, rzeczy zaczynają wychodzić. Wydaje mi się też, że też to jest ważne, co Kamila mówiła, że nie działajmy w pojedynkę. W momencie, kiedy już uda nam się osiągnąć ten sukces,
Ważne jest, żeby bardzo szybko, i to też jest bardzo ważne, i wszystko, co ona powiedziała, było bardzo ważne, bo jak tylko się udaje być pionierem w jakiejś dziedzinie, trzeba działać bardzo szybko. To nie jest tak, że zaraz ktoś przyjdzie i mówi ci, ale nie mów o tym, bo nie wiesz, czy ci się to uda. No, to się słyszy non stop. Nie, tak nie można. Po prostu, jeżeli się w to wierzy, trzeba rzeczywiście włożyć w to cały ten impet, który ma się na początku. Jak najszybciej otoczyć się ludźmi, z którymi się zbuduje zespół, i też jest bardzo ważne, żeby jak się szuka tych osób, żeby naprawdę otaczać się ludźmi, którzy są lepsi od nas, żeby po prostu się nie wstydzić, nie bać do tego przyznać, bo jeżeli rzeczywiście chcemy coś wdrażać i to ma być nowe, jeżeli ścigamy się z resztą świata, no to otaczajmy się tymi, którzy naprawdę nas uzupełniają, a nawet nas przerastają. I w tym momencie rzeczywiście być może uda nam się to zrobić szybko. Wydaje mi się, że to są takie ważne rzeczy, które przynajmniej mogę tylko mówić na swoim przykładzie, bo każda historia jest inna, pomogły w osiągnięciu jakichś rezultatów wymiernych. I jeszcze ostatnia rzecz, ale też bardzo ważna, o której jeszcze dziś nikt nie mówił, bo nikt jeszcze nie było tematu żadnego startupu i połączenia nauki z biznesem. Ważne jest to, żeby zrozumieć, że naukowiec to nie jest biznesmen. Myślimy zupełnie inaczej i nie starajmy się też na siłę, nawet mając właśnie jakiś dobry pomysł, z naukowca zaraz stać się biznesmenem. A dla naukowca wiele rzeczy jest ciekawe, czasem ciężko się zdecydować, co jest lepsze, co jest gorsze. Potrzebujemy jednak wyciągnąć ręki do biznesu i tak samo jak jeżeli my uważamy, że jesteśmy w czymś dobrze znaleźć po prostu partnerów biznesowych, którzy po prostu naprawdę też są nieźli w tym, co robią, są dobrymi biznesmenami, znają się na tym, co robią. Wszystko jedno, czy sprzedają pomidory, czy sprzedają po prostu nowe technologie, oni chcą na tym zarobić, oni wkładają w to własne środki, bo wierzą, że też na tym da się zarobić. I ważne jest to, żeby nie starać się po prostu tak całkowicie położyć na tym, co się wynalazło, i nikomu nie dać tego i samemu starać się technologię rozwijać, bo to jest po prostu po pierwsze niewystarczająco szybkie, a po drugie jest nieefektywne, bo przecież mamy zupełnie inny tak zwany background, tak? My jesteśmy naukowcami, naprawdę szukajmy ludzi, którzy, jeżeli chcemy komercjalizować nasze własne wyniki naszych badań, szukajmy ludzi, którzy się na tym znają, no właśnie na komercjalizacji. I to nie tych osób, które mają milion złotych rat zawsze, tylko słuchajmy się tych, którym się udało. A nie słuchajmy się też krytyki tych, którym się nie udało. I myślę, że tak i tak już pewnie za długo mówię, także będę kończyć. Dziękuję ci bardzo. A co ty, Marku, myślisz o tym? Ty masz stopień doktora. Czy w jaki sposób to się łączy z biznesem i w jaki sposób ty znalazłeś swój problem do rozwiązania? Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że mam okazję coś powiedzieć. Mimo, że nie jestem kobietą, na swoją obronę mogę powiedzieć, że zarówno promotorka mojej pracy magisterskiej była kobietą, jak i mojej doktorskiej również, więc tak jakby w pewnym sensie jestem kobietą częściowo, przynajmniej intelektualnie. Jeżeli chodzi o... Może zacznę od takiej małej kontrowersji. Nie do końca się z tą zgadzam, bo ja jestem naukowcem i przedsiębiorcą jednocześnie. I przedsiębiorcą jestem trochę z przymusu. Z tego względu, że chciałem być tylko i wyłącznie naukowcem i chciałem robić rzeczy, które mnie interesują, i z tego względu powstała firma. Ale niestety no, nie miał kto skomercjalizować tego, co robiliśmy, no więc stałem się przedsiębiorcą jednocześnie. I bycie przedsiębiorcą i naukowcem jest dość ciekawe w pewnym stopniu, z tego względu, że zarówno można być innowacyjnym w tym, co się robi naukowo, jak i w biznesie można być innowacyjnym, jak i można jedna i druga sfera jakoś tam się przenika. I na przykład to, co jest dużą wartością w naszej firmie, to jest bardzo głębokie przenikanie się sfery tej biznesowej i naukowej, to znaczy produkty, które my tworzymy w naszej branży, a działamy w branży kardiologicznej i IT, czyli jakby high-techu w medycynie, no to co my tworzymy, w dużym stopniu tworzymy zupełnie nowe na naszym rynku koncepcje technologiczne tak jakby, i to jest właśnie możliwe dzięki bardzo głębokiemu zanurzeniu jakby tej sfery biznesowej w sferę technologiczną. Często jest brak pewnej sfery porozumienia pomiędzy naukowcem a biznesmenem. Znaczy każdy z nich jakiś obszar ogarnia, ale
i się porozumiewają między sobą przy pomocy jakiegoś interfejsu, no ale tutaj jest jakaś blokada komunikacji jednak mimo wszystko ze względu na brak jakby zrozumienia dwóch sfer wzajemnie. No i tutaj są pewne benefity z bycia przedsiębiorcą i naukowcem jednocześnie. A czy ty uważasz, bo właściwie ze swoimi produktami od razu, ale ruszyliście na rynki właśnie międzynarodowe, na rynek amerykański przede wszystkim. Czy ty uważasz, że my w Polsce potrzebujemy Doliny Krzemowej, czy po prostu równie dobrze możemy się posługiwać istniejącymi już strukturami i spokojnie po prostu działać w globalnej skali? Wiesz, to jest bardzo złożone pytanie. Ja może wspomnę jeszcze, że nasza firma jest notowana na giełdzie, czyli my nie jesteśmy już startupem, jesteśmy rozwiniętą firmą. Głównym naszym rynkiem są właśnie Stany, czyli najbardziej konkurencyjny rynek w sumie na świecie w branży medical devices. I wiesz, mi się wydaje, że w Polsce nie da się stworzyć krzemowej doliny z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych to nie tylko chodzi o potencjał intelektualny do tworzenia pewnych technologii, ale również potencjał biznesowy do ich skomercjalizowania. I w Krzemowej Dolinie przez dziesiątki lat powstawał know-how biznesowy, jak komercjalizować te technologie i tam ci ludzie wiedzą, jak to robić, są chętni do podejmowania ryzyka, jeżeli chodzi o komercjalizację. No my w Polsce jakby mamy owszem ten potencjał intelektualny i to było dzisiaj powiedziane, że faktycznie jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o IT, natomiast nie jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o tworzenie globalnych biznesów, które wykorzystują nowe technologie. Stąd też wydaje mi się, że Polska może być bardzo innowacyjną gospodarką, ale raczej powinna zacząć od branży typowych B2B, a niekoniecznie takich masowych, globalnych, high-techowych biznesów, które powstają w Silicon Valley. Więc raczej ja widzę Polskę w podobnym świetle jak Izrael. Izrael jest też takim centrum innowacji na świecie, ale on tworzy technologie wyspecjalizowane w medycynie czy też inne. I wydaje mi się, że Polska ze względu na swoją wielkość, jak i potencjał, jaki mamy intelektualny, raczej tą drogą będzie dążyć, czyli raczej nie staniemy się Doliną Krzemową, a Izraelem Europy, że tak powiem. Okej, dzięki bardzo. A propos Doliny Krzemowej, mamy tutaj Martę Cukier, która właśnie tam mieszka od 2 lat i również pisze książki właśnie o ludziach sukcesu, o nowych startupach, o kobietach, które tworzą tego typu rozwiązania. Powiedz, Marto, właśnie wracając do anatomii tej innowacji, gdzie ty widzisz takie zbieżne punkty w historiach różnych ludzi, którzy odnieśli sukces, a które mogą nam przybliżyć właśnie, jak to się dzieje, że ludziom się udaje? Dzień dobry, witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być z Państwem. Tak, rzeczywiście, tak jak Danka powiedziała, od 2 lat mieszkam w Dolinie Krzemowej i udało mi się napisać 2 książki o sukcesie polskich startupów w Dolinie Krzemowej. Ja może tutaj nawiążę do tego, co Olga dzisiaj już powiedziała, że rzeczywiście bardzo ważnym jest to, aby otaczać się ludźmi, którzy są mądrzejsi od nas i naprawdę nie można o tym nigdy zapominać i warto poszukiwać tych mądrzejszych i naprawdę w ten sposób powstały moje książki. Ja po prostu, gdy przybyłam do Doliny, spotkałam naprawdę fenomenalnych ludzi, młodych ludzi, młodszych ode mnie. To są ludzie, którzy mają po 20 parę, może 30 parę lat i oni naprawdę, mogę chyba śmiało powiedzieć, oczarowali mnie swoją wiedzą, swoją właśnie mądrością, swoją niebywałą otwartością na świat, a także oczywiście na innowacje, na biznes, na pomysły, a także swoją niesamowitą odwagą, ponieważ to są ludzie, którzy są, ja może jeszcze szybciutko powiem, te książki to są zbiory wywiadów, w każdej książce jest 6 wywiadów, pierwsza rzeczywiście jest męską książką, druga, że tak powiem, damską, ale to o tym może jeszcze będziemy mieli czas porozmawiać. Natomiast to są ludzie, którzy urodzili się w Polsce, chodzili w większości do szkół w Polsce i po prostu wyjechali do Stanów, wyjechali do Doliny Krzemowej i postanowili tę Dolinę, te Stany zdobyć. Także w różny sposób się te losy ich toczyły, czy może te początki różnie wyglądały, ale na pewno to, o co pytasz, ich wspólną cechą jest niebywała odwaga i taka niebywała otwartość. I to chyba, co jest w Stanach Zjednoczonych bardzo ważne, chęć współpracy i też to, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, o czym też Kamila wspominała, taka gotowość do tego, że możemy,
że tak powiem, przejechać się, możemy ponieść tę porażkę, ale rzeczywiście to, no Kamila już o tym dzisiaj wspominała, że Dolina nam pozwala tak myśleć. To nie oznacza, że mamy tę porażkę ponieść, ale ludzie, którzy tam przyjechali, rzeczywiście chcą tworzyć, są gotowi, otwarci na tę porażkę i to przyzwolenie tej porażki jest w Dolinie. I wydaje mi się, że to jest pomocne w tworzeniu startupów. I tak, także odpowiadając na to twoje pytanie, naprawdę ta ogromna odwaga i ogromna tolerancja. Dzięki bardzo. Anatomia innowacyjności, anatomia startupu to też jest temat dla Agnieszki Besiekierskiej, która jest takim dobrym duchem, opiekunką i współtwórczynią programu Girls Go Startup Academy, w którym ma okazję też śledzić właśnie, jak powstają bardzo młode produkty, takie zalążki biznesów, nie tak doświadczone już tutaj firmy na giełdzie i nie tak wielkie potentaty jeszcze jak Zoll Technologies, ale widzimy, jak to się dzieje. Agnieszka, opowiedz nam trochę o tej inicjatywie. No więc tak, będąc prawnikiem zajmującym się głównie prawem nowych technologii, doradzającym firmom z branży telekomunikacyjnej, własnością, zajmującym się również własnością intelektualną, mam przyjemność być ekspertem właśnie w programie Girls Go Startup Academy, w którym kancelaria, z którą współpracuje, czyli CMS, jest partnerem prawnym. O co jakby z wielką przyjemnością tutaj te kilka słów, kilka zdań na temat tego programu powiem, ponieważ on po pierwsze wspiera kobiety, jest mi dlatego on bliski, a po drugie jakby wspierając tutaj kobiety mogę skorzystać z mojej wiedzy, doświadczenia. Więc bardzo się czuję jakby też emocjonalnie związana i uważam, że to jest fantastyczna idea. Do kogo jest, dlaczego w ogóle warto wspierać kobiety? No to chyba my same wiemy najlepiej, jak już będąc matką ciężko jest jakby pogodzić bycie matką i jakby pracownikiem, bycie dalej innowacyjnym i często jak trzeba otoczeniu udowodnić, że wciąż możemy się dobrze realizować na tych dwóch płaszczyznach. No i plus, jak badania pokazują, kobietom generalnie jest trudniej zdobyć finansowanie, kiedy chcą tą własną wiedzę skomercjalizować. Dlatego też celem tego programu jest jakby nauczenie, w jaki sposób zachęcenie, nauczenie również, w jaki sposób tą wiedzę komercjalizować oraz też zbudowanie jakiejś takiej sieci, takiego networkingu, który no jakby do którego będzie się można do tych kontaktów gdzieś tam w przyszłości zwrócić, co jest bardzo, bardzo ważne. Do kogo ten program jest adresowany? No więc jest on adresowany do studentów, do studentek, tak, doktorantek, absolwentek studiów technicznych, medycznych, nauk ścisłych. Jest on generalnie, no możemy się tutaj pochwalić, pierwszym tego rodzaju programem. Fundacja Perspektywy zdecydowała się wykorzystać swoje doświadczenie, które już tutaj nabyła, zachęcając kobiety czy jeszcze dziewczyny do podjęcia nauki na wydziałach, na uczelniach studiowania nauk ścisłych. Jakby korzystając z tego doświadczenia zdecydowała się fundacja pójść jakby krok dalej, no to taki naturalny ruch i jakby wyjść naprzeciw tym kobietom, które już często ukończyły edukację, a w tej chwili chciałyby wejść w biznes. No jesteśmy pierwsi, no chyba na taką, w takiej skali jedynie, ale też mam nadzieję, że nie właśnie po wsze czasy, że tak powiem jedyni, bo taki rodzaj wsparcia jest jak najbardziej kobietom potrzebny, im więcej tego wsparcia, tym lepiej. I teraz na czym ten program polega? Więc jest to trwa on 6 miesięcy. Na początku tego programu dobieramy uczestniczki w pary z bardziej doświadczonymi paniami, tak zwanymi mentorkami. I właśnie te mentorki w jakiś sposób starają się tutaj podzielić tą wiedzą, doświadczeniem z młodszymi koleżankami. Pewnie w jakimś tam zakresie również starają się być, bywają czasami takim krytycznym sędzią i też to też jest również potrzebne. I teraz tutaj na tym slajdzie to są nasze mentorki i nasze uczestniczki. Jak widać, pań jest dosyć sporo. Część z nich jest tutaj obecna na sali i
Okej. Część tutaj, część z nich jest obecna na sali, więc myślę, że będzie okazja, żeby się tutaj podzielić doświadczeniami i własnymi jakby przemyśleniami co do właśnie tego programu. Może od razu skorzystamy z okazji, bo widzę Agnieszkę Labus tam. Czy dobrze widzę? A właśnie, a nie, to zmyliły mi włosy. Zupełnie gdzie indziej Agnieszkę zobaczyłam, ale jest. Agnieszka jest mentee w tym programie, czyli mentorowaną. Ma swój bardzo fajny pomysł na działanie, na biznes. Także poprosimy dosłownie trzy zdania. Agnieszko, powiedz nam, nad czym pracujesz? Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy uda mi się w trzech zdaniach. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się tutaj moim pomysłem, który realizuję w ramach właśnie Akademii Girls Go Startup Academy. Muszę to nadmienić. Moją mentorką jest Izabela Paluch. Jest prezesem InTech Politechnika Krakowska. To jest dla mnie świetne wsparcie merytoryczne, ale również życiowe. I już może zacznę od podziękowań, bo tutaj pani Agnieszce również bardzo dziękuję, bo jestem na etapie formalizowania mojego pomysłu i tutaj to wsparcie również było dla mnie nieocenione. Drodzy Państwo, ja generalnie jestem naukowcem, jestem architektem, urbanistą, pracuję na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i podjęłam w swojej pracy naukowej taki dyskurs na temat koncepcji odnowy miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa. I to stało się pewnego rodzaju podłożem do tego, żeby zainicjować projekt o nazwie Laboratorium Architektury 60+. Jest to pierwsze w Polsce innowacyjne laboratorium, które ma zajmować się projektowaniem i planowaniem w kontekście potrzeb osób starszych. Na dany moment tworzymy zespół ludzi, zespół ekspertów, który składa się z ludzi najlepszych w Polsce w tym temacie. Zajmujemy się tą problematyką od skali miasta, określenia wizji dla wsparcia samorządów i gmin, aż po budynki, dzielnice i wnętrza. Także bardzo, bardzo szeroki zakres, ale generalnie zajmujemy się problematyką przestrzenną. I w ramach tego Laboratorium Architektury 60+, zainicjowaliśmy pewien projekt pilotażowy o nazwie Obiektyw 60+. Jest to pewna wersja demonstracyjna, symulator postrzegania miasta przez osobę starszą. Ten projekt realizowaliśmy we współpracy z trzema firmami, które zajmują się wirtualną rzeczywistością. I przy użyciu gogli do wirtualnej rzeczywistości możemy poczuć się, jak osoby starsze postrzegają przestrzeń miejską. To są swoistego rodzaju nakładki, które służą przede wszystkim projektantom w celu uwrażliwienia ich na potrzeby innych użytkowników. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak postrzega przestrzeń miejską osoba, która cierpi na zaćmę. Co się dzieje, jeżeli traci równowagę w przestrzeni. Także to tak bardzo, bardzo okrojony skrót tego, co robimy. Bardzo fajne, wydaje mi się, zastosowanie rzeczywistości wirtualnej. Także gratuluję i mam nadzieję, że z tego wyjdzie prawdziwe działanie, takie dostępne powszechnie i wnoszący dużo w nasze społeczeństwo i w potrzeby tych właśnie ludzi 60+. Bardzo dziękuję, jeżeli jeszcze tylko mogę dodać. To właśnie to laboratorium powstaje po prostu z wynikającej potrzeby i powstaje w trosce o naszych rodziców, o naszych dziadków, no i przede wszystkim o nas samych. Dzięki bardzo. Ja z mojej strony mogę dodać, że powstaje bardzo pracowicie, widać ten entuzjazm. Także będzie, myślę, że podczas dnia dzisiejszego okazja i jutrzejszego, żeby porozmawiać z innymi również uczestniczkami. Oprócz tego, niech się pokażą inne uczestniczki, jeżeli są na sali, bo tutaj trudno się zorientować. Czy mamy jeszcze jakieś dziewczyny z Girls Go Startup Academy? O, dobra, tutaj widzę. Wstańcie na sekundę, dziewczyny, wstańcie, bo tak was nie widać całkiem. O mój Boże. Fajnie, sporo. Brawo, dziewczyny. Sporo nas jest. No więc jest to jeden ten główny element jakby programu, jest to, są to pary, mentorowana i mentorka. Również uczestniczki mają możliwość skonsultowania
skonsultowania swojego projektu, swojego pomysłu z ekspertami. Właśnie tutaj, jak widać, na przykład z panią prezes Urzędu Patentowego. Ja mam no też tą przyjemność bycia ekspertem od strony prawnej. Uczestniczki mieliśmy możliwość goszczenia uczestniczek w kancelarii. Byłoby to niesamowite dla nas prawników, przeżycie, ten entuzjazm, te ciekawe rzeczy, które tu robimy, więc my, będąc nudnymi prawnikami, możemy również uczestniczyć w czymś ekscytującym, ciekawym. Również w tej chwili fundacja pracuje nad programem She's Innovation, który będzie wspierał startupy kobiece. Kolejny fascynujący program i to z mojej strony by było na tyle. Dziękuję ślicznie. Dzięki bardzo, Agnieszko, i też dziękuję ci za zaangażowanie w ogóle w te działania, bo to jest coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego. Słuchajcie, ostatnie pytanie, bo musimy już powoli kończyć, ale ja jeszcze jestem strasznie ciekawa. A na przykład jeżeli chodzi właśnie o Olgę. A tak sobie myślę, perowskity to jest coś o nieskończonych możliwościach zastosowania. A ja to może powiem, co to jest moimi słowami, jako laik, będzie łatwiej tutaj naszej publiczności zrozumieć. To jest taki materiał z takiego specjalnego kryształu, który może służyć jako i bateria, i właśnie może być takim pośrednikiem w energetyzowaniu różnych sfer naszego życia. I to jest bardzo cienkie, bardzo wygodne. I tak się zastanawiałam właśnie, przygotowując się do tego panelu. Olga, jakie ty sobie wyobrażasz takie naprawdę wymarzone zastosowanie twojego materiału? Co byś tak naprawdę chciała, żeby, jaki problem, żeby perowskity rozwiązały w naszym życiu? Tak docelowo. Tak, ja może jeszcze tylko słówko. To, o czym mówimy teraz, to są po prostu baterie słoneczne, które są wytwarzane na bardzo cienkich foliach, można nimi pokrywać wszystko, dlatego zastosowania są szerokie. Mi by się marzyło, jakbym wyszła kiedyś z domu, żeby zobaczyć tą technologię rzeczywiście, że jest używana, że ludzie ją wybrali, że daje im to korzyści, nie tylko zmniejsza rachunki za prąd, ale że redukuje emisję CO2, jak również rozwiązuje wiele energetycznych problemów naszego świata, bo przez to, że mamy też limitowany dostęp coraz bardziej do tych naturalnych złóż, to zawsze generowało wiele problemów. W tym momencie moglibyśmy się od nich uwolnić, także dla mnie najważniejsze teraz jest to, żeby jak najszybciej doprowadzić do tego momentu, że pewnego dnia wychodzę na ulicę i po prostu widzę tą technologię w użytku. To jest moje marzenie. Dziękuję. Znaczy, biorąc pod uwagę dynamikę i rozmach, z jakim podbijasz świat z waszą firmą, to myślę, że ten dzień jest naprawdę bliski. Także naprawdę, naprawdę wielki, wielki szacun. A jeżeli chodzi o Marka, to ja się tu z kolei zastanawiam, jak sobie wyobrażasz taki punkt dojścia biznesowy? Czy jest w ogóle coś takiego jak punkt dojścia biznesowy? Jak bardzo chcesz rozkręcić swój biznes i gdzie są te następne kroki dla ciebie? Wiesz co, no dla mnie to jest jakaś tam podróż, prawda? Na początku chodziło o uruchomienie firmy, potem stworzenie produktu, który zadziała i który jakoś się przyda ludziom. No potem jak już to zadziałało i dziesiątki tysięcy ludzi tego używają co roku, no to chcielibyśmy, prawda, badać ludzi na całym świecie. Teraz mamy też biznes nie tylko w Stanach, ale i w Indiach, w Ameryce Południowej i tak dalej. Chcielibyśmy stworzyć jakieś nowe technologie medyczne, które po prostu będą pomagały ludziom i no nic nie daje takiej satysfakcji jak to, że tworzy się coś, co jest przydatne i po prostu jakoś poprawia ten świat. I to jest naprawdę fantastyczne. No i będziemy starali się jako firma coraz większy wpływ na ten świat mieć. Znakomicie. Rozumiem, że już niedługo ulice będą pełne ludzi noszących na sobie właśnie materiał Olgi i posługujących się także diagnostyką medyczną zdalną. Znaczy, jeżeli chodzi o medycznie, że nie, bo im więcej ludzi to nosi, tym więcej jest chorych, więc myśmy chcieli pomóc tym chorym, pewien, ale niekoniecznie, żeby tak, pewna chorzy. Dobrze nakręcająca się tutaj machina, także ważne, że tak, że tutaj to Polacy są autorem tego diabelskiego koła, rozumiem. No i Marta, ty masz wspaniałe plany. Opowiedz nam coś o tym. Rzućmy okiem w przyszłość. Tak.
Rzeczywiście mam, myślę o tym, że po powrocie do Doliny Krzemowej, teraz wracam za tydzień, chciałabym nie tylko zacząć pracować nad trzecim projektem związanym z książką, prawdopodobnie właśnie projektem edukacyjnym, o której dzisiaj, o edukacji dzisiaj dużo rozmawiamy, ale także zastanawiam się nad tym i to tak bardzo poważnie, żeby stworzyć w Dolinie Krzemowej, mimo to, że w Dolinie istnieje bardzo dużo inkubatorów, ale rzeczywiście zastanawiam się nad stworzeniem takiego hubu dla polskich startupów. Chciałabym zająć się pomocą polskim startupom. Co z tego wyjdzie, jeszcze nie wiadomo, choć rzeczywiście myślę o tym i mimo to, że ja sama współpracuję z organizacją, która się nazywa USPTC, z panem profesorem Piotrem Moncarzem, który no, wspomaga polskie startupy znakomicie w Dolinie Krzemowej. My razem pracujemy, pan profesor zresztą napisał wstęp do moich dwóch książek, ale chodzi mi po głowie, żeby tym młodym, doskonałym ludziom pomóc jeszcze bardziej i jeśli mi się to uda, to może za rok przyjadę i się czymś pochwalę, ale rzeczywiście... Już zapraszam. Dziękuję, ale rzeczywiście zastanawiam się nad tym, zwłaszcza po spotkaniu naprawdę no, wspaniałych ludzi, które historie musicie poznać w tych książkach. Koniecznie kupcie książkę Kobiety globalne w świecie startupów. Bardzo ciekawa, ja część miałam okazję już przeczytać, jeszcze nie doczytałam do końca, ale naprawdę polecam. Są super inspirujące historie, no i takie nasze, nie? Bliskie, tak, bliskie ciału. Tak, dziewczyny rzeczywiście, wydaje mi się, no, opowiadają, no, mogą być dla nas naprawdę wzorami, dla nas wszystkich. Mają niesamowicie ciekawe historie i tak po prostu, wydaje mi się, po ludzku mówią o tym, jak doszły, jak odniosły sukces, jak po prostu zaczęły działać, chociaż naprawdę nie wiedziały, jak się za to zabrać. Także wydaje mi się, że zarówno w tej książce, no, która jest właśnie o kobietach, jak i w pierwszej książce można znaleźć wiele, wiele inspiracji i takich no, historii, które nas zmotywują do dalszego działania. Agnieszka, a my chyba sobie życzymy, żeby nasze kolejne roczniki naszego programu startupowego dziewczyńskiego trafiały do inkubatora Marty. Dziękuję wam bardzo za tą niezwykle interesującą rozmowę. Przepraszam, że taka trochę krótka, ale to ze względów czasowych. Bardzo dziękuję.